Maria Sadowska przekonuje, że nie czyim dzieckiem jest Helena Englert, wierzycie? Helena Englert jakiś czas temu zamarzyła sobie o studiach aktorskich w Stanach Zjednoczonych. Ukochani rodzice Jan Englert i Beata Ścibakówna postanowili spełnić to marzenie i wysłali córkę na New York University Tisch School of the High Arts. Mimo że edukacja nie należała do najtańszych, 300 tysięcy złotych rocznie, to aktorka para zagrała m.in. w Dziewczynach z Dubaju. By uzbierać potrzebne fundusze, amerykański sen nie potrwał jednak zbyt długo. Bo Helena po niespełna 2 latach postanowiła wrócić do Warszawy. Córka Englerta mogła liczyć jednak na cieple przywitanie. Bo wspierający rodzice zatroszczyli się również o gniazdko dla aspirującej aktorki i sprezentowali jej mieszkanie. Helena w rozmowie z Faktem przyznała, że nie odnalazła się w Ameryce, co mogło być związane z tym, że jej pobyt zbiegł się z wybuchem pandemii. Jednocześnie wypieszczona córka aktorów przyznała, że studia na polskiej uczelni wcale nie są takie najgorsze. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Z perspektywy czasu jestem zadowolona, że uczę się w Polsce. W Ameryce się nie odnalazłam. Może to kwestia czasu, bo jednak wyjechałam, a potem wszystkich dopadła pandemia. Może gdybym mogła tam dokończyć rok akademicki, a nie studiować online ze swojego pokoju. Miałabym inne refleksje. Jestem jednak zadowolona z tego, gdzie życie mnie poniosło. Gdyby ktoś powiedział mi 4 lata temu, że będę szczęśliwa, to bym się zasmiała na głos. A teraz czuję ogromną wdzięczność za to, że mogę tu być i pracować, bo wcale to nie jest takie oczywiste, opowiadała kilka miesięcy temu. Helena powoli wkracza również w polskie środowisko filmowe. Udało jej się zagrać epizodyczne role m.in. w Diagnozie. Znakach, a niedługo odbędzie się premiera Pokusy Marii Sadowskiej, w której to wystąpiła w głównej roli obok m.in. Piotra Stramowskiego. Erotyk reżyserki Dziewczyn z Dubaju będzie kinowym debiutem Englertówny. Maria Sadowska w rozmowie z Super Expressem przyznała, ze znane nazwisko nie pomogło 22-latce w zdobyciu roli, bo ona sama nie wiedziała, że Helena jest córka tego Englerta. Angaż w filmie miał zapewnić jej charyzma i umiejętności. Jestem totalnie zakochana w Helenie. Ma niesamowite charyzmę i gdy wkroczyła na casting, zobaczyłam ją w tych krótkich włosach, z całej jej oryginalności i wnętrzem, które wnosi do tej roli. To od razu wiedziałam, że mam już film, przekonuję w rozmowie z tabloidem.